Cześć kochani, z tej strony Ewelinka. Witam Was serdecznie na moim kanale. Dziś zajmiemy się dalej Tengelem i Silie, tak? W ostatnim odcinku zapoznali się, Tengel i Silie poznali też Charlotte i małego Daga. To prawda, jeszcze do Jakoba z Kiele nie dotarliśmy, natomiast mam nadzieję, że to wkrótce się zmieni. No i tak jak już wspomniałam, dzisiaj będziemy się zajmować Tengelem. Będę chciała, żeby wreszcie może rozkochał sobie Silie i wzajemnie, tak? Popatrzymy, zobaczymy, być może się to uda. No to jedziemy. On teraz wrócił od Silie z domu. Trzeba go wysłać może do pracy, jak chwilę odpocznie, ponieważ musi zarobić trochę, tak? No to idziemy. Spać ci się chce? Poczekaj. Może byś to posprzątał. Ile to jeszcze czasu zostało do zjedzenia? Wyświetli się. Dobra, idź spać. Niech będzie. Nawet podwójne łóżko masz. Ale malutkie to wszystko. Dobra, trochę. Niech będzie. Ty masz do pracy na którą? Ale pędzi! Nie pędź tak. Ty masz do pracy na którą? Na 9. Dobra, trochę się wyśpisz. Jakąś kasę trzeba zarabiać, ale w porządku. Pośpi, pośpi. 9, dobrze mówiłam? Na 9. Dobra. Wstaniesz, coś przekąsisz. Dobra, wstawaj. Czy to się jeszcze nadaje? Zjedz. Ale masz fajną piżamkę. Pójdziesz do pracy, a potem musimy się zająć. Ale lipny ten dom, słuchajcie. Potrzebna jest tutaj kobieca ręka. Koniecznie. Koniecznie kobieca ręka jest nawet niezbędna. Podoba mi się natomiast ta, nie wiem, to weranda chyba się nazywa. Tutaj postawić ławeczkę albo huśtawkę i super. Trzeba będzie go rozbudować koniecznie, tę sypialnię. I zrobić tam jakiś pokój dla dzieci z jednej strony. Bo powiem wam, że nie przepadam za takimi domami piętrowymi. Jakoś wolę rozbudowywać w bok. Nie wiem dlaczego. Czy ty już zjadłeś? Chodź, skorzystaj. I może byś potem posprzątał jeszcze po sobie. No właśnie. O, bardzo ładnie. Kupiłem ci zmywarkę, jak tylko cię będzie stać na to. I odłóż. Nie, nie odłóż, sprzątnij. Zanim przyjdziesz z pracy, to to już wszystko ci będzie nadawało do śmieci. Za 2 godziny, no właśnie. I to sprzątnij. Co z tą pracą? Chciałabym, żebyś był lekarzem. Słuchajcie, chyba muszę sobie zakupić dodatek, bo Tengel ma być lekarzem. Ma być lekarzem. Zgodnie z tym, co było w książce, tutaj nie ma opcji lekarza. No ale dobra, na razie niech idzie. Niech będzie tym gońcem. Wszystko jedno. Żadna praca nie hańbi, tak? Dobra, bądź... Gdzie idziesz z tym? Śmieci? A nie masz śmietnika w domu? No dobra, jeszcze się nie dorobiłeś. O, szybko, bo jeszcze musisz chyba jakąś kąpiel zrobić sobie. Weź prysznic. Dobrze. Posprzątaj. Ale ten dom jest pusty. Żadnych ozdób nie ma. No nic. Silie się tym zajmie. Przyjdzie pora. Ucieszyłeś się? Super, dobra. Śpiewasz pod prysznicem? Pięknie śpiewasz, a jak? Śpiewaj, śpiewaj. Dobrze, porób sobie coś. Przez chwilę możesz jeszcze. Pooglądasz telewizor? Poczekaj, wyłącz ten telewizor, bo rachunki będziesz miał do zapłacenia nieziemskie. Przyjdź tu, może z kimś się jeszcze zapoznasz. Flirciarski nastrój masz. Co ty oglądałeś? Czy tu się da coś podlać? Nie da. Zobaczę, może ktoś będzie szedł? A jak nie? Zmykaj do pracy. Nie, jaki telewizor? Nie ma. O, podejdź. Zapoznaj się z kimś. Nie da się zapoznać? Chodź, zapoznaj się. Zapoznaj się. Nie zaszkodzi mieć więcej znajomych. Chodź. Teraz idziesz do pracy.
Dobra, z tym już nie musisz. Biegnij do pracy. Już nie gadaj. Już. Dobrze, jesteś w pracy. Pracuj normalnie. Dobra, pracuj normalnie. Do której ty jesteś w pracy, mój drogi? Gdzie to się sprawdzało? Ach, tutaj chyba gdzieś. Do 17. Dobra, zasuwamy. Do tej 17. Przyjdziesz z pracy. O, szczęśliwy jesteś? No dobrze, bądź szczęśliwy. Awansu nie dostaniesz, bo nie masz wypełnionych jakichś raportów. No ale dobra. Proszę z pracy. Zawstydzony. Co tam się narobiło w tej pracy? Chodź zje coś. Tost z serem. Dobrze. Zjedz tego tościka sobie. Potem zaprosimy Silię, mój drogi. Ileż można czekać? Szybko. Szybko, jedz tego tosta z serem. Tylko nie spal kuchni. No szybko, szybko, dawaj, dawaj. Zjadaj go. Dobrze. Skorzystaj. I spróbujemy zadzwonić po Silię. O, Silię. Ciekawe, czy przyjdzie. Może przyjdzie. O, jasne. Chce przyjść do ciebie. No pewnie, nawet nie musisz po nią dzwonić. Widzisz? Jak miło. Idzie Silię? Idzie Silię. Skończ już. Skończ. Tu. Idzie twoja przyszła żona. Chodź się z nią przywitaj. Przyszła. Gdzie będziesz siedziała na komputerze? To spać ci się chce? Nie ukrywaj się. Nie. Poznaj ją. Poznaj, poznaj ją. Zobacz, jaka ładna jest. Wimbawa breezy gal, wasu? Ah, lupa. Fueb jaws. Isanas to wuba. Neeb, neeb, upte. No dobrze. Wipsto. So cadem nu meef. Baitizi no fuba. Dobra, i skorzystaj z toalety, słuchaj. Ramo ifta. And cheltes. Banala musti? Hennaporf. Bibdo. Dobra, a potem tu z Silię zaczynamy. Dobrze. Romantyczne. Pochwal wygląd, oczywiście. Gdzie to były? I romantyczne. I... Zapytaj, czy jest w związku. No już dobra, dobra, skończ tym, bo ona ucieknie. Ty pracujesz jutro? Pracujesz, no ale dobra. Gadaj, gadaj z nią. Nie siadaj do komputera, no gdzie? Ale jesteś... Jest co? Wstawaj z tego krzesła. Zobaczymy, jak z tym flirtowaniem. Czy pójdzie, czy coś tam w nastroju będzie? O nie! Dormus. You bins? Floof gof. Uh-huh. Subnea gal. Oh, shabby bully. He knows whom funny. Przyjazna, no dobrze. Niech będzie przyjazne. O, flirciarska jest. No dobrze, dobrze, dobrze. Obejmij, zobaczymy. Ho, ho, ho. Nie da się objąć. Za wcześnie. Ah, Benarla. O'Connor. O, rety, rety. Nie znajesz na spotkanie. U? Dowcip, no to dobra. O, rety. Znudzony jest? Nie, wy się macie w sobie zakochać.
O rety, dobra, idź spać, prześpisz się. I ewentualnie, słuchaj, pojedziemy na randkę gdzieś. Kasy trochę masz. Dobra, śpi. Wrócisz z pracy jutro. Tak, do 17. Jest praca za 12 godzin. Dobra, seria sobie została. Niech siedzi i poogląda sobie trochę. Dobra, już wyś... wstań. No. Dobra. Przyjazne. Ożywiona rozmowa. Dobrze. Czy coś romantyczne? Nie będziemy jeszcze starać. Zabawne, śmieszne historie. Jakieś działania? Nie, żadne działania. Zabawne jeszcze. O politykach pożartują, zobaczymy. No to może przyjazne jeszcze. Okaż podziw. Idziesz już do domu, Silie? Nie idź jeszcze. Dobrze. Ale się muszą nagadać. Pochwal. Popraw humor. Dobra. Dobrze, przyjaźń rośnie. Przyjazne. Najpierw musimy się zaprzyjaźnić. O, dobrze. Porywającą historię. Trwały związek z tym kimś. No dobrze. A my sobie w łowiskach. Na randkę teraz nie pojedziemy, bo jest środek nocy. Następnego dnia może pojedziemy na randkę gdzieś. Do jakiejś restauracji. Co tu mamy? O pokoju na świecie. A jakże? Okaż podziw. Zdradź sekret. Ale się nagadacie. Co my tu jeszcze możemy ciekawego? Dobra, zabawne jeszcze. Śmieszną historię. Spróbujemy teraz trochę poflirtować. Okaż podziw. Da radę jeszcze. I zobaczmy, czy da radę poflirtować, czy nie. Możemy zaryzykować. Spróbujemy. Kwipimbo. Ciao Tokibo. Sika. Tugabor. Fumu Benorf. Gadu. Ale paskudny ten dom. Nie mogę na niego patrzeć. Muszę coś z nim zrobić, słuchajcie. Chcąc, nie chcąc. Za bardzo nie mogę sobie na to pozwolić, bo kasiarki jest mało. Czyli już poszła. No, wcale się nie dziwię. Dobrze, chodź spać teraz. Śpi. Musisz iść do pracy, rano zarobić kasiorkę, bo musimy przebudować ten dom, wyremontować go, bo on się nie nadaje na dłuższą metę. Masz na 9 chyba do pracy, kolego. Tak, na 9 to trzeba wcześniej wstać. Ua! Dobra, już się prawie wyspałeś, chodź zjedz coś. Jeść mi sos z bekonem będziesz jadł? O rety. Cholesterol skoczy, chociaż młody jesteś jeszcze, możesz sobie poradzić. Pozwolić na to znaczy się, o. Gotowanie. Ale brudne na stole. No wiesz co? A z ciebie porządnicki. Sprzątnij to wszystko. Ty miałeś gościa. Co, wstyd? Wstyd, naprawdę wstyd. W takich warunkach... O, jaki fajny tu stół. W takich warunkach przyjmować przyszłą żonę. Się wstydził. Dobra, co będziesz robił teraz? A, dobra, pobaw się. Czekaj, jakieś raporty miałeś wypełniać. Słuchaj, gdzie te raporty są? Wypełniaj raporty. Może gdzieś je położyłeś, a ja nie widziałam. Jakie te raporty są? Nie wiem.
Gdzie ty masz te raporty? To pójdziesz sprzątać? Dobrze, posprzątaj może trochę. No gdzie? To powinno być. Nie ma? No to trudno. Może byś wziął jakiś prysznic. Pomyśl pod prysznicem. Dobra. I umyj zęby, słuchaj. Podstawa. Dajesz, dajesz. Silly jeszcze pewnie śpi o tej porze. Śpiewasz? Śpiewasz znowu, dobra. Niech ci będzie. Co tu masz? Dobra, zaraz pójdziesz do pracy. Okej, pograj sobie na tym komputerze. O mój drogi, kończysz. Idziesz do pracy. Do pracy, do pracy. Do pracy. Pracuj normalnie, popracuj normalnie. Przyjdziesz, zadzwonimy po Sirię i pojedziemy z nią na randkę. Mam nadzieję, że się zgodzi. No, jak tam się wychodzi? 17 jesteś w pracy. Ło! Taki głodny. Jest najpierw kolacja. Sałatka ogrodowa, dobra. Trzeba dbać o linię. Awansowałeś! No popatrz! Super! Godziny pracy się nie zmieniły, dobra. Zjedz coś i dzwonimy po Silię. Raz, 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 raz. O nie, 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 ty jesteś zmęczony. Musisz sikar za chwilę. Trochę ci się spać chce, no ale dobra, jakoś przeżyjesz. O, pewnie chce przyjść, super. Nawet nie trzeba po nią dzwonić, sama chce przyjść. Cześć, Silia. Idź do toalety, teraz dwa. Raz, dwa. Raz, dwa, raz, dwa, raz, dwa. I teraz Silia, proszę bardzo. Nie będziemy nic narzekać. Pożartujemy sobie. Popraw humor. Gdzieś tu było obejmij. Nie ma. Pochwal. Chodź już stamtąd. Pochwal szczerze. No, odejdź już Silia od tego. Przyszłaś pograć na komputerze do niego? Jest co? Obejmij, uda się. Może byś odeszła od tego komputera, no nie. O, dobra, dało się objąć. Pokaż podziw. Zobaczmy to. Obejmij jeszcze raz. Pochwal. Dobrze, trzeba tutaj. Dobra, daje się obejmować, to już jest coś. Dobra, trzymaj za ręce. Ale tutaj mu się chce spać, nie pojedziemy na randkę. Ale mu się tak zach... O, tu już się coś dzieje, dobrze. Coś może z tego? No, zainteresowana, dobrze, dobrze jest. Może coś z tego być. Zapytaj, czy jest w związku, a jakże? Możemy spróbować. Pobra, humor. Możemy spróbować... poflirtować. Łap ją za ręce, da się? Doszło, jakby się zakochali w sobie. Weź na zauroczenie, zobaczymy, co ona na to. Spróbuj flirtować. Uda się, czy nie? Bimba Josa! Stepso!
Yarba. Yip, 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 zagu, zagu, Hogan. Ha, ni misa. Nasty biflina. Kirasha. Chumpafona fej. Nila. Doba. Florb. Dobi. Nar. Vadish. Siwa. Torba set che. Romantyczne zainteresowanie. Obejmij, da się objąć. Wcześniej się pozwoliła. Będziemy się całować, bo to jeszcze nie pora. Dobra, daj się obejmować. Obejmij jeszcze. Z tym flirtowaniem to nie będziemy. A, pocałunek poślij. Chciałam posłać jej pocałunek. Poślij pocałunek. Dobra, da się złapać za ręce. Trzymaj za ręce, da radę. O, rośnie to. Okej. Dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest, dobrze jest. Jeszcze pochwal. Poślij. Szybko, wodzicielsko gdzieś to było. Szczepko wodzicielsko. Zakochani, no i o to chodziło. Trzymaj za ręce jeszcze. Czy da radę poflirtować? Jest. Flirtujemy. Wręcz róże, daj jej róże. Ojej. Dobrze. Dobrze. Zakochani? No może złapmy się za ręce. Może byśmy jeszcze poflirtowali. Jesteś zmęczony, widzę, ale jeszcze chwilę. Kujmy żelazo, póki gorące. Pogładź po policzku, pogładź. Wyznaj zauroczy. O, już poszła? No dobra, ale jesteśmy w domu. Jaki mamy status tutaj? Zakochani są? Zakochani, dobrze, słuchajcie. Jest dobrze. Tak, o to chodziło, żeby się w sobie zakochali. I myślę, że w tym momencie zakończymy. A może jeszcze nie? Słuchajcie, niech może... A, jeszcze poczekamy, jeszcze parę minut. Zobaczymy następnego dnia, co się wydarzy. Dobra, pójdę sobie do pracy. Powoli, powoli, jesteś głodny. Trochę... O, już wyspałeś się. Jeszcze pogramy chwilę. Zjedz sobie śniadanie, o matko. Same jajka, no dobra. Zjedz śniadanie. Wrócisz, to może pojedziemy na tą randkę wreszcie. Zobaczymy. Albo chociaż ten pocałunek, o właśnie, pocałunek. Tam było, zapytaj, czy zostanie dziewczyną twoją. Dobra, to może to zrobimy pocałunek, o właśnie. Czy nam się uda? Jak tam, twoje gotowanie? No wiesz co? O nie! Ugaś. Straż pożarna. Ugaś! Nie, 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 nie. Ty przestań się drzeć. Gaś, zobacz. Mieliśmy jechać na randkę z Silię. Kasa poszła na gasz... A, kasa pójdzie na wymianę mebli. A, zamienimy. Ta zamieniona. Czy nam wystarczy? Aha, aha. No dobra, i nie zjadłeś. No to zjedz to śniadanie jeszcze raz. Jajecznicę na toście. Pewny siebie jesteś, że ugasiłeś pożar. No dobra. Niech ci będzie. A zaraz się spóźnisz do pracy. Dajesz, dajesz. Od 9 do 17.
Dobra, zjadaj. Zjadaj. Potem korzystasz z toalety i do pracy. Dobra, trzeci poziom gotowania. No dobra. Gdzie te raporty jakieś? Ja nie wiem, co to za raporty miałeś wypełniać. Rachunków jeszcze nie ma. Pograć sobie chcesz? A dobra, niech ci będzie, pograj. Jakich my tu mamy znajomych jeszcze? Trochę jest, okej. Okay, jak będzie weselisko, to będzie kogo zaprosić. A pograj sobie. Ale wiesz co? Mogłeś iść umyć zęby. Zdążysz? Umyj zęby. No, zdążysz umyć te zęby? Dobra. Poszedź do pracy? W porządku. Pracuj normalnie. Nie przemęczaj się, a może zrobimy... A, pogawędź z szefem. Niech będzie. Pogodny. Może wrócisz w dobrym nastroju, niezbyt zmęczony. Żeby jeszcze tutaj... O, jakie fajne cienie. Żeby jeszcze trochę Silie się zająć. Zawstydzony znowu? Co tam się narobiło? Że się tak zawstydziłeś. Idź coś zjedz. A może, słuchaj, podaj kolację. Co my zrobimy, żeby Silie zjadła? Tilapię, dobra, zrób. Czy Silie nas odwiedzi dzisiaj? Zaraz zobaczymy, czy zadzwoni do nas. Jak nie, to my do niej zadzwonimy. Dobra. Sam jesz. Ale ty jesteś samolub. Nie poczekałeś na... A dobra, głodny byłeś, wybaczymy. O, ho, ho. O, buziaczki, buziaczki. Ale się schowaliście. Dobrze, dobrze, dobrze. Poflirtujemy? Skończ z tym jedzeniem. No co ty robisz? No wiesz co? Gadają sobie, okej. Okay. No to może pochwal wygląd. No to może jeszcze z tych romantycznych obejmij. Będziemy się całować. Pierwszy pocałunek. Dobrze. Skończ już to jedzenie. Dobra, sprzątnij. Bądź kulturalny. O. O, pierwszy pocałunek. Brawo! Jest! Super. Pochwal ją. Zapytaj o zostanie z dziewczyną. Oczywiście, że tak. Gdzie mi to zasłoniło? Pogładź. Pochwal. Dobrze, pocałujcie się jeszcze trochę. Pocałuj. Obejmij. Super. Mogłam zrobić zdjęcie ich pierwszego pocałunku. Pocałunek z pasją. Wręcz róże. Dbaj o kobietę swoją. O! Fajne! O, ha, ha. Dobrze, daję tą różę. Co my tu mamy? Jeszcze jakieś nowe? No i pytał o tą, wiecie, tą dziewczyną, czy nie pytał? A spać ci się chce? No dobra. Skorzystaj. I idź spać. Dobrze, myślę, że to na tyle w dzisiejszym odcinku. Udało się osiągnąć to, co chciałam, czyli zakochali się w sobie. Tak, to było najważniejsze.
Dalej, w kolejnym może wyślemy ich na jakąś fajną randkę gdzieś. Na razie niech sobie Tęgier idzie spać, bo rano ma iść do pracy, zarabiać kasiorkę na renowację domu. Pożar zrobił, no niestety, mnóstwo kasy poszło, ale no nic. Silia jak zwykle gra na komputerze, słuchajcie, no nie. No ale dobra, skoro jej to sprawia przyjemność, niech będzie. On niech sobie śpi, później do pracy. Ale ma tutaj ikonki. Co to są? Flirciarski. No dobrze, niech będzie. No dobra, rozgadałam się, kochani. Dziękuję Wam bardzo za obejrzenie dzisiejszego odcinka, za oglądanie razem ze mną zmagań Tęgela, aby Siri się w nim zakochała. Ale myślę, że nie było jakoś tak wyjątkowo ciężko. Sama dwa razy do niego przyszła, więc myślę, że od początku mu się podobał się jej. No i jakoś to poszło. Tam jakieś małe problemiki, coś jej się nie podobało przez chwilę, ale ogólnie zakochali się w sobie. I o to chodziło. Tym optymistycznym akcentem kończę dzisiejszy odcinek. Do zobaczenia w kolejnym, gdzie dalej będziemy rozwijać związek Tęgela i Silię. Trzymajcie się, kochani, w takim razie. Na razka, pa, pa!